Interesujące w Lublinie. Radio Złote Przeboje Puls 95,6 FM. Co jest grane w Lublinie? Poprzedni rok był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę turystów i odwiedzających przybyłych do naszego miasta. Lublin odwiedziło prawie 1 600 000 podróżnych. Blisko połowę stanowili turyści do 30 roku życia. A co mamy do zaoferowania osobom, które przyjeżdżają do Lublina? O tym w naszym programie niebawem. A teraz też o turystyce rowerowej. Mieszkańcy Lublina mają głos. Te osoby, które w Lublinie aktywnie lubią spędzać wolny czas, zapewne znają między innymi facebookową stronę czy facebookowy profil Trasy Rowerowe Lublin. To działa i to znakomicie od dobrych kilku lat. Wiem, że w tej chwili zdaje się około 12 tysięcy osób obserwuje tę stronę, czy jest jej członkami. A ze mną jest administrator strony Mariusz Grabski. Witam serdecznie. Dzień dobry. O jeździe na rowerze porozmawiamy i o pana szalonym pomyśle, który mam nadzieję już niebawem dojdzie do skutku, dookoła świata z Lublina. To jest ten szalony pomysł. Nie wiem, czy szalony, ale zapewne także spełnienie marzeń związanych właśnie z tą aktywnością, z oddawaniem się swojemu hobby. Tak, pomysł powstał około 2 lat temu, no i realizacja tego pomysłu będzie w tym roku. 1 maja start z Lublina spod urzędu. Trasa będzie wiodła pierwszy etap na kołach roweru do Portugalii, do Lizbony, tam w samolot, samolotem do Nowego Jorku, z Nowego Jorku na kołach do Vancouver, na drugą stronę. Vancouver, samolot do Taipei na Tajwanie, prom do Chin, jeżeli się uda, bo jakaś tam sytuacja jest, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No i z Chin już w stronę Kantonu, Wietnam, Laos, Birma, Indie, Pakistan, Iran, Bułgaria, Rumunia, Ukraina i Polska. To tyle na jeden rok. Następny rok, no to Afryka, Ameryka Południowa, Australia, ale tutaj jeszcze tej trasy nie ma przygotowanej. Ale jeżeli chodzi o tych pierwszych 12 miesięcy, to jest wszystko tak skrupulatnie rozpisane, co do kilometrów, gdzie postoje, gdzie noclegi ewentualnie, czy na razie jeszcze nie do końca? Z doświadczenia wiem, że planowanie trasy z dnia na dzień jest najlepsze. Można zaplanować główne miasta, do których chce się zajechać, ale nie da się zaplanować trasy na kilka miesięcy do przodu, bo różnie bywa. No, są awarie, czasami pogoda zawiedzie, nie przyjedziemy jednego dnia 100 km, tylko 50. Nie można planować dokładnych noclegów. Mogę zaplanować co najwyżej główne miasta, które chciałem odwiedzić, jakieś punkty na trasie, jak najbardziej, ale nic poza tym. Wielu z nas marzyło, marzy o takich podróżach dookoła świata i ta perspektywa wyprawy dalekiej to jest na pewno coś ekscytującego, ale nie każdy może sobie na to pozwolić, bo niełatwo jest wyjechać na długo z domu, oderwać się od tych obowiązków codziennych, porzucić dotychczasowy tryb życia. Jak to wygląda u pana? Tak jak mówię, 2 lata było przygotowanie do trasy, no i 2 lata odkładane pieniądze na ten cel. Odłożyłem na to 100 tysięcy złotych, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że wystarczy te pieniądze. Nie mam na chwilę obecną sponsorów, jadę ze swoim. Ale to jest na pewno decyzja, która wymaga odwagi, ryzyka. Z drugiej strony jesteśmy ciekawi świata. Mówił pan o tych miejscach, miastach, które chciałby zobaczyć. Pewnie nie tak pobieżnie wjechać, wyjechać, ale pobyć przynajmniej tych, nie wiem, kilkanaście godzin chociaż. Tak, jak najbardziej. Z takim celem w Europie chciałbym jechać przez wszystkie stolice państw, które będę przyjeżdżał, czyli zaczynając od Berlina, później oczywiście Paryż, Madryt, na trasie, które będą po prostu Lizbona. W Stanach, no trudno mi powiedzieć, na pewno będę się kierował z Nowego Jorku na Niagarę, wodospad Niagara. Później no miasta już Kanady, tam będę przekraczał granicę i no chciałem jechać. Kanada jest ciekawszy kraj, jeżeli chodzi o przyrodę. Nigdy nie byłem. Jeżeli chodzi już o Azję, to powiem szczerze, że nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, bo no, tam jest to troszkę inaczej i nie można sobie pozwolić na jakieś tam zbaczanie z drogi, bo jest to trochę uciążliwe, dwa niebezpieczne. To jest takie wywrócenie własnego życia o 180 stopni? Nie, ja to planowałem. No, ja uważam, że każdy coś w życiu powinien zrobić, co będzie długo pamiętane. No i będzie można wspominać. Lubię podróżować. 2-3 lata temu jechałem Polskę dookoła dla dzieciaków z Domu Dziecka we Włodawie charytatywnie. Udało się postawić warsztat rowerowy, na który były zebrane pieniądze z zrzutki. Byłem rowerem w Moskwie, wróciłem z powrotem. Jeżdżę trochę. Moje hobby. A właśnie kiedy to się zaczęło? Za dzieciaka jeszcze? Tak, jak najbardziej. No, ja jestem z tych czasów, gdzie do domu to się późno wracało, długo się jeździło rowerem, bardziej, że mieszkałem na przedmieściach Lublina. Rower to było jedyne chyba dobre zajęcie i piłka. A jeżeli chodzi o te trasy wokół Lublina, bo wiem, że też regularnie spotykacie się, jeździcie po Lublinie, po okolicach naszego miasta, zresztą rozmawiamy chwilę po takiej eskapadzie rowerowej, kilkudziesięciokilometrowej zdaje się. Tak, była organizacja
zorganizowana ustawka, tak zwana, to, tak to się nazywa, ustawka rowerowa. Około 30 osób, które uczestniczyły. Przejechaliśmy tam odcinek około 70 kilku kilometrów do Lasów Kozłowieckich. Zwiedziliśmy Pałac w Kozłówce. I te ustawki są tak zwane ustawki organizowane co tydzień, jeżeli na to pozwala pogoda, na trasach rowerowych Lublin. Spotykamy się, poznajemy nowych ludzi. Jest to forma aktywności fizycznej, która jest potrzebna, no bo wiadomo, dzisiaj jest czas taki, gdzie siedzimy przed komputerami w domach, czy praca jest zdalna. Trzeba się ruszać. My to wiemy, panowie w średnim wieku, ale gorzej z tymi młodszymi dzieciakami, które są zapatrzone w komputery, tablety, gierki, konsole i tak dalej. I tutaj to chyba też jest problem, żeby pozytywnym tego słowa znaczeniu zarazić właśnie młodzież, dzieci. No tak, ma pan w 100% rację. Większość ludzi, którzy przyjeżdża na jakieś tam przejażdżki rowerowe, to są ludzie po 30. No taki przedział wiekowy, no nie wiem dlaczego tak się dzieje. No po prostu mi się tak wydaje, że ci ludzie są świadomi tego, że jest ruch potrzebny. No, młodzież jeszcze tego nie ma, nic ich nie boli, zdrowi. Jeżeli chodzi o te trasy, jeszcze wrócę do Lublina, okolic naszego miasta. Coraz więcej ścieżek rowerowych, ale wy, rozumiem, jeździcie nie tylko po nich. Tak, ma pan rację. To ścieżki rowerowe to są z miasta po to tylko, żeby nimi wyjechać. Reszta próbujemy szukać cały czas nowych tras po lasach, okolicach, gdzie po prostu tereny są oddalone od komunikacji, od samochodów, motocykli, no środowisko. Czym bardziej z naturą kontakt, tym lepiej. No i Lasy Kozłowieckie to jest świetne miejsce, prawda? Chociażby tak. Do takiej przejażdżki kilkugodzinnej. 70 kilometrów to jest dystans tylko dla takich już wprawionych kolarzy? Nie. Ludzi, którzy już tak regularnie jeżdżą? Nie. Każdy, kto jeździ rowerem trochę, nawet po prostu jest rozjeżdżony już, bo wiadomo, jest początek sezonu, to niektórzy mają trudniej. Jak większość z nas jeździ i w zimie rowerami, ale spora część ludzi nie jeździ w zimie rowerami. Wiadomo, że trzeba rozjeździć się, żeby przejechać tam 70 kilometrów. Sytuacja z wczoraj, no kobieta, która jeździ ciężarówką, wsiadła na rower pierwszy raz w tym roku i 70 km na rowerze takim miejskim przejechała tę trasę. Czyli można. Wkrótce w Lublinie. Jeszcze chciałbym wrócić do tych wydarzeń, które organizowane są w Lublinie, w okolicach Lublina. Też poza tym, że spotykacie się i jeździcie, ja teraz powiem słowo dosłownie o tym, co za kilkanaście dni w naszym mieście przy Janowskiej na terenach Bike Parku odbędzie się pierwszy w historii Lublina, chyba i regionu, i być może tej części Polski, rowerowy pchlitarg. Co pan na to? Jestem bardzo za tą imprezą. Wiem, kto organizuje, kto jest pomysłodawcą. Wielkie dla nich dzięki, że po prostu wpadli na taki pomysł chłopaki, czyli Norbert Wiciński plus Radosław Ksawicki. Pomysł jest wspaniały. Myślę, że to wypali i będzie to cykliczna impreza. Teraz jeszcze wracając do tego, co od 1 maja będzie działo się w pana życiu. To będzie podróż po różnych terenach, po różnych częściach Polski, Europy, świata. O co trzeba zadbać, wybierając rower na taką wyprawę? Jeżeli chodzi o rower, jest kilka szkół i różnie ludzie jeżdżący takie długie wyprawy do tego podchodzą. Większość osób wybiera najprostszy rower z najprostszym sprzętem, który da się naprawić samemu w trasie. No ja podeszłem do tego na początku trochę w ten sposób, że jechać rowerem bardzo dobrym, czyli na przykład nie piniona na pasku, tak zwana skrzynia biegów od Porsche. Ale zrezygnowałem z tego roweru i kupiłem rower Trek 520. Jest to stalowa wyprawówka produkowana od 30 lat praktycznie w niezmienionej ramie. I na tym rowerze będę jechał. No, rower jest sprawdzony, geometria roweru mi pasuje. W sumie to wszyscy mnie namawiali do tego roweru. Radek Sawicki czy Tomasz Staszewski. Wszyscy mówili jednym głosem, jedź na zwykłych przerzutkach, nie jedź na pasku, bo będziesz miał gorzej. No i tak to zrobię. Biorę na zapas ze sobą opony na wymianę grubsze, cieńsze, no zwijane w każdym razie, żeby nie było za ciężko. A jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, ale myślę też bardzo ważne, pogoda różna, więc jeżeli chodzi o ten ekwipunek, coś do zjedzenia w sakwach, ewentualnie woda, to też się na pewno zawsze przyda, bez względu na pogodę. Oczywiście, zapas jedzenia fizjolowany, czy woda powinna być, no w ilości starczające na jeden lub półtora dnia jazdy. Zależy od terenu. Ubrania, no to jak to mówią, nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania. No tyle, no dzisiaj można kupić wszystko, no tak samo, czy zagrzać sobie jedzenie, to też nie jest problem. Bierzemy malutką maszynkę, ja mam taką maszynkę, kupiłem maszynkę Olympusa na wszystkie rodzaje paliw, czyli chodzi na nafcie, ropie, benzynie i gazie. Jest to użyteczne. Filtr wody uzdatniający, kilka saszetek jakiejś wody, jakby się zdarzyła sytuacja, że po prostu nie będzie tej wody. To ma ze sobą. Ekwipunek cały waży razem z rowerem około 40 kg. Z namiotem, namiotem SR-a. Myślę, że powinno zdać egzamin.
chociaż biorąc wszystkie za i przeciw, mam taką opcję. Firma niemiecka zaproponowała, znajomy jest właścicielem, zaproponowała, że jeżeli cokolwiek zabraknie po drodze, to prześlą na dany paczkomat lub jakiś adres, który jest w pobliżu. Super. Są jakieś obawy? Nie wiem, jak to odpowiedzieć na to pytanie. Obawy zawsze są, no bo trudno mi jest powiedzieć, czy to się uda. To jest największa obawa. To jest kilka miesięcy jazdy rowerem w terenach, którym w życiu nie byłem. Przewyższenia, przełęcze, które mają po 3000 kilometrów, tereny, do których trzeba się po prostu przygotować. Czyli taki Tour de France, Tour de Pologne, Giro d'Italia, Vuelta Espania w jednym. Jeżeli to będzie szosa, to tak, ale głównych dróg będę unikał jak ognia, po prostu, żeby jechać jak najbardziej drogami, które są najmniej uczęszczane. Jak będą wyglądały te ostatnie przygotowania przed 1 maja jeszcze, czyli te najbliższe tygodnie? Cały czas jeżdżę, co tydzień jeżdżę z ludźmi. Przez ostatnie 4 tygodnie organizowane są co tydzień, tak jak mówię, ustawki rowerowe jeździmy. Codziennie trenuję, no musowo trochę zadbać o zdrowie. Poszczepiony już jestem na wszystko, że szczepionki były tam wykonane już miesiąc temu. Musowo było zrobić szczepionki, bo po prostu są takie wymagania ubezpieczyciela. Ubezpieczenie jest niemieckie, no bo było lepsze. Czy ewentualnie można będzie śledzić gdzieś pana relacje w internecie? Czy na to nie będzie czasu, bo wiadomo, zmęczenie, kilometry, no to robi wszystko swoje. Tak, można jak najbardziej. Jest strona, pobrać trzeba apkę Polstara i tam jest każdy dzień jazdy. To jest strona, która śledzi użytkownika i online można śledzić go po prostu, w którym miejscu jest. Jeżeli dojeżdżam na nocleg, jeżeli strona ma podane jakieś dane tego miejsca, to nam wyświetli, co to jest. Oprócz tego ja mogę wrzucać swoje własne tam zdjęcia, no i ja tego będę się trzymał. Wiadomo, nie wiem, czy to będzie działało, ale dobrej myśli jestem. Małżeństwo jedzie dookoła świata w tej chwili, no i też oni z tego korzystają i myślę, że im to dobrze wychodzi. Rozmawiałem z nimi, mówią, że można z tego korzystać, nie czerpię dużo energii, spróbuję. To teraz środa, 1 maja, godzina? 9 rano. Ratusz tutaj, Urząd Miasta. Czyli spod Bramy Krakowskiej. Tak. Tutaj start. Tak. Ten pierwszy etap zakłada przejechanie ilu kilometrów? Powiem tak, to jest około 80 kilometrów. Nie ma ustalonej jeszcze dokładnej trasy, w którym kierunku będziemy jechali. Pierwsze założenie było, że w kierunku Puła w Kozienicach pierwszy nocleg, czyli po 100 kilometrach. Ale jest taka jeszcze opcja, rozmawiam z firmą, która chciałaby jakąś reklamę na Sakwach. Jeżeli to dojdzie do skutku, to jednak pierwszy etap jazdy będzie w stronę Biłgoraja, czyli... Roztocze. Roztocze, tak, no, Lublin, Biłgoraj, 80 kilometrów, no. Będziemy robić to w ten sposób, bo na pewno będzie parę osób, które będzie chciały pojechać i zrobimy to tak, żeby tam pierwsze tam 40 kilometrów, powiedzmy, przejechali sobie ze mną ludzie, którzy, no, mniej jeżdżą na rowerach. Z tego, co wiem, Radek Sawicki zbiera Sakwy i bierze urlop. No, oczywiście Norbert Wiciński tak samo powiedział, że pierwszy dzień wsiada na rower, jedzie ze mną, ale mówi, jak będzie lało. Radek to prezes, Norbert to wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Lublin, który też już od wielu lat działa znakomicie w Lublinie, w regionie, ale jeszcze chciałem zapytać o jeden wątek, no bo kasa zebrana, natomiast wiadomo, że pieniędzy nigdy za dużo. Jeżeli wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są takie osoby, które zainteresowały się pana pomysłem, a które chciałyby nawet symbolicznie wesprzeć ten szalony pomysł, w jaki sposób mogą to zrobić? Bo pewnie mogą dorzucić się do kawy przysłowiowej. Tak, no jakaś na pewno będzie założona strona Postaw Kawę, tak jak większość podróżników korzysta z tego, takie ja bym chciał z tego skorzystać. Są wolne miejsca na Sakwach, jeżeli komuś jest potrzebna reklama na Sakwie przez kilka miesięcy, przez kilka kontynentów, to zapraszam do kontaktu ze mną. Trasy rowerowe Lublin, TR Lublin, hashtag TR Lublin na Facebooku. Mariusz Grabski. Tak, jest tam, to wszystko można sprawdzić i mam nadzieję, że też te relacje będą pojawiały się. Czego życzyć w kontekście tych najbliższych 12 miesięcy na razie od 1 maja 2024. Zdrowia. Chyba to jest najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie, to damy radę zresztą. Do tego życzę i spełnienia marzeń. No i po powrocie koniecznie widzimy się w studiu przy Krakowskim Przedmieściu na Deptaku w Lublinie. Mariusz Grabski był ze mną. Pięknie panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Radio Złote Przeboje Puls 95,6 FM. Co jest grane w Lublinie?